Ludzie z misją. Dobry wieczór Państwu. Słyszymy się znów w audycji Ludzie z misją. Nazywam się Zofia Kędziora, jestem dziennikarką portalu misyjne.pl i dwumiesięcznika Misyjne Drogi. W naszej dzisiejszej audycji będziemy rozmawiać z gośćmi, którzy niedawno powrócili ze swojej drugiej misji. Ze mną w studio są Adela i Tobiasz Lemańscy. Witajcie. Dzień dobry. Dzień dobry. Adelo i Tobiaszu, byliście na dwóch misjach. Obie były w Afryce. Pierwsza była w RPA, a druga była w Etiopii. Byliście podczas pierwszej swojej misji, tak jak rozmawialiśmy trochę przed audycją, pracowaliście z dzieciakami. Czym się zajmowaliście na tej misji? Tam pracowaliśmy w ośrodku dla niewidomych. To jest taki duży kompleks, szkoła podstawowa dla niewidomych. Również tam była szkoła podstawowa dla widzących, szkoła średnia integracyjna, do której uczęszczały dzieci właśnie widzące i niewidome razem. One mieszkały w hostelu, byliśmy w internacie, byliśmy właśnie tam opiekunami, pomagaliśmy im w lekcjach, organizowaliśmy czas. Na terenie tej misji była również parafia, tam byliśmy zaangażowani. No, dosyć chyba niełatwa praca z dzieciakami, szczególnie z niewidomymi. Jak sobie radziliście? Jak pokonywaliście te bariery takie dosyć, można powiedzieć, niewidoczne czy widoczne? No musieliśmy się faktycznie dużo nauczyć. Nauczyliśmy się Braille'a. Oczywiście czytamy go wzrokiem, nie tak jak nasi uczniowie rękami. Mhm. Do potrzeb naszej pracy w szkole muzycznej nauczyliśmy się też brajlowskiej notacji muzycznej. To jest bardzo ciekawe. Czy byś mogła wytłumaczyć, o co chodzi? Bo troszeczkę tutaj chyba nie jestem zorientowana. Myślę, że nasi słuchacze też. Tak, no jeśli ktoś chce czytać lub pisać muzykę, no to normalnie zapisujemy to na 5 linii. I wtedy nawet widzimy jakby jak melodia się wzbija czy opada. Natomiast w Braille'u trzeba to wszystko przenieść na 6-punkt, którym posługują się niewidomi. Także zarówno wartość nut, jak jej wysokość musimy zapisać za pomocą 6 punktów. No, wydaje się to kosmiczne trochę, jak mówisz o tym. Ale jak to wyglądało w praktyce? Po prostu uczyliście dzieci muzyki, tak? Tak, uczyliśmy ich instrumentów. Ja uczyłam pianina, Tobiasz uczył też gitary i pianina, no i teorii muzyki do tego. To było potrzebne, żeby dzieci mogły zdawać takie państwowe egzaminy muzyczne, które dawały im już konkretne dyplomy i jakby umiejętności, z którymi potem mogły starać się o pracę na przykład nauczyciela muzyki, czy też o studia muzyczne. A to rzeczywiście bardzo ciekawe. Powiedzcie, dużo mieliście takich wychowanków i rzeczywiście udało się tym dzieciom osiągnąć ten dyplom, o którym mówicie? Tak, wielu z nich przystępowało do egzaminów corocznych, do egzaminów z teorii około kilkunastu, w ogóle praktycznych również kilkanaścioro dzieci. Tak, i zdawały całkiem dobrze, także byliśmy zadowoleni. Jesteście dumni z nich. Tak, na początku wydawało się to faktycznie bardzo, bardzo trudne. W ogóle teoria muzyki jest dosyć abstrakcyjna, żeby to wytłumaczyć, a jeszcze to wytłumaczyć osobie, która nie może spojrzeć na 5 linię, więc najpierw musi podjąć ten trud nauki tego Braille'a muzycznego, a i potem poukładać sobie w głowie i napisać to na takim państwowym egzaminie, ale właśnie byliśmy zadowoleni z efektów. No właśnie, to można powiedzieć dosłownie, że trzeba było tą muzykę wyczuć. Dokładnie. Wyczuć, a nie usłyszeć. Powiedzcie, że to było takie łatwe, bo dosyć takie interesujące, jak wygląda w ogóle nauka z niewidomymi dzieciakami. Z pewnością, tak jak powiedziałeś, Tobiasz, nie było to z początku łatwe, ale myślę, że doszliście jakoś do konsensusu, bo to się wydaje dosyć takie trudne po prostu komunikować się z osobami niewidomymi, a co dopiero ich uczyć, prawda? To znaczy, my bardzo zawarliśmy głębokie relacje z tymi naszymi uczniami i jakby nie czuliśmy szczególnej bariery w tym. Nauczyliśmy się jakby takich podstawowych zachowań o tym, żeby zwracać się na przykład po imieniu, a nie tak ogólnie do wszystkich, czy na przykład używać konkretnych określeń, takie podstawy w obcowaniu z osobami niewidomymi, ale te osoby, nasi uczniowie byli bardzo kontaktowi, bardzo przyjaźni, także do teraz mamy kontakt i staliśmy się przyjaciółmi. Właśnie to się chciałam spytać, czy rzeczywiście utrzymujecie kontakt z tymi dzieciakami, bo, że tak powiem, ich edukacja się rozpoczęła przy waszej pomocy. Czy wy macie w ogóle jakąś informację, czy one poszły dalej, być może jakaś akademia muzyczna, jeśli coś takiego w ogóle tam istnieje? Wiele osób, praktycznie większość z naszych uczniów, oni byli uczniami wtedy liceum, właśnie teraz kończy studia. Kilka miesięcy temu, czy kilka tygodni temu właśnie dzielili się z nami tą radosną wiadomością, że kończą pierwszy etap studiów, licencjat, także bardzo się z tego cieszymy. Jak na razie nie doczekaliśmy się żadnego wychowanka muzycznego. A rzeczywiście, to jest też takie poczucie trochę spełnienia tej misji, mam wrażenie, że pojechaliście tam i owoce tego możecie w jakiś sposób słyszeć i oglądać dopiero po przyjeździe do Polski. Tak, jak najbardziej. To też taka chyba łaska z nieba, że mogliśmy faktycznie doświadczyć też owoców. No właśnie, to niesamowite. Pojechaliśmy odwiedzić ich później też w ramach urlopu, zobaczyć. Pojechaliśmy na kampus uniwersytetu i zobaczyliśmy wszystkich właśnie tych naszych znajomych, którzy tam studiują i także była to radość, też taka duma, że te wszystkie godziny, które poświęciliśmy im na tłumaczenie lekcji, na przygotowywanie do egzaminów zaowocowały i teraz są studentami. To rzeczywiście bardzo takie radosne spotkanie, rzeczywiście. Powiedzcie, ja mam w głowie coś takiego, kiedy myślę o RPA, takie dosyć problematyczne spojrzenie, ponieważ jest to szczególny rejon Afryki i dużo się mówi o takich problemach społecznych związanych z rasizmem, z kolorem skóry. Powiedzcie, czy wy spotkaliście się, oprócz właśnie tych radosnych wielu spotkań z tymi dziećmi, z jakimiś problemami, jakimiś podziałami, które może trochę oddziaływały na waszą pracę misyjną? Czy w ogóle coś takiego było? Tak, to jest może trudne do wyobrażenia właśnie z takiej perspektywy europejskiej, ale właśnie te napięcia rasowe są tam cały czas bardzo, bardzo mocne, mimo że apartheid się skończył już ponad 20 lat temu. To jednak w głowie, w mentalności ludzi zarówno białych i czarnych jest ten podział i zauważyliśmy taką, powiedzmy, nieznajomość, czy czasem wręcz wrogość może między białymi i czarnymi. Przejawiała się ona w różny sposób. Ale to zagadnienie właśnie koloru skóry było bardzo ważne. Na przykład opisujemy to też w naszej książce, którą napisaliśmy, poświęciliśmy temu jeden rozdział. Jest wiele różnych sytuacji, w których się to przejawiało. Na przykład podczas lekcji religii zostałem zapytany, czy Jezus był biały, czy czarny. I to nie było takie zwykłe pytanie, które bardzo istotne dla nich właśnie. Odpowiedź na to pytanie też nie mogła być taka jednowyrazowa, ponieważ to biały to nie tylko kolor dla nich. Biały człowiek to jest osoba, która jest bogatsza, która odnosi się z jakąś może wręcz pogardą czasem dla czarnych i to trzeba było wyjaśnić, dlaczego, że kolor skóry to nie jest, nie musi się wiązać z różnymi innymi aspektami. No właśnie, że ten kolor skóry, że ten biały człowiek jest po prostu, można powiedzieć, lepszy. Wspomniałeś właśnie o książce, Tobiasz. Właściwie mamy przed sobą książkę, którą zdecydowaliście się napisać, która właśnie, tak jak mówiłaś, Adela, głównie opisuje wasze doświadczenia z RPA. Byliście też w Etiopii, o czym też zaraz będziemy rozmawiać. Książka nosi tytuł Pierwszy zmysł. Dlaczego taki tytuł i do czego się ten zmysł odnosi? Tak, pierwszy zmysł, mamy tu na myśli zmysł wzroku, aczkolwiek dla naukowców jest to kwestia sporna, który zmysł jest faktycznie tym pierwszym, tym najważniejszym. Niektórzy mówią, że jest to dotyk. Niemniej jednak piszemy głównie o osobach niewidomych i są to głównie historie osób, które poznaliśmy podczas naszej misji w RPA, głównie naszych uczniów. Oni opowiedzieli nam z czym zmagali się na przykład w domu, z brakiem akceptacji w rodzinie, jakie trudności w ogóle pokonali, żeby zacząć naukę. Także to są historie osób, które osobiście poznaliśmy i które jakby podzieliły się z nami swoją historią. No właśnie, książka ma oficjalny patronat Misyjnych Dróg i Radia Emaus. Tobiasz, wspomniałeś, że w jednym z rozdziałów właśnie opisujecie ten problem apartheidu, tych podziałów rasowych w RPA, ale widzę, że tutaj jest spis treści. Rozdziały noszą takie tytuły jak Pierwszy zmysł, Druga kategoria, Trzeci wymiar, Czwarty wymiar i oczywiście na końcu posłowie i podziękowania. Tak, ta historia, nasza opowieść o RPA ułożyła się nam w 4 rozdziały. W pierwszy zmysł właśnie akcentujemy ten, mówimy o zmaganiach południowoafrykańczyków z brakiem wzroku, jak w jaki sposób pomimo tego dają sobie radę. Druga kategoria, to jak też już wspominałem, dotyczy tych problemów rasowych, które objawiały się w różny sposób. Trzeci rozdział, Trzeci świat, tak, to opisuje różne inne problemy tamtego zakątka świata, między innymi o przestępczości w RPA, które bardzo wysokie, również o problemach, jakie są w sąsiednim Zimbabwe, gdzie w RPA też pracowało bardzo wiele osób z Zimbabwe. I ostatni, czwarty wymiar, jest to opowieść o tym, jak dużą rolę pełni magia w Afryce. To jest też trudne dla nas do wyobrażenia, ale to też się przejawia w różnych rozmowach. Wychodziło, że takie myślenie magiczne jest bardzo obecne. No właśnie, czy wy mieliście jakieś trudności z tym związane? Właśnie z takimi barierami kulturowymi, które być może dla nich są oczywiste, a dla białych Europejczyków zupełnie czasami niewidoczne, wpływające może na jakieś aspekty w komunikacji. No właśnie, to myślenie magiczne, myślę, że wśród Afrykańczyków jest chyba dosyć mocne, nie? No faktycznie, gdy rozmawialiśmy z naszymi uczniami, to okazywało się, że mimo, że mieszkają właściwie razem niewidomi, także albinosi, którzy często mają problemy ze wzrokiem, to mimo wszystko żywią pewne stereotypy, czy właśnie taką wiarę w magię. Na przykład wierzą, że albinosi nie umierają, że w jakiś magiczny sposób, nie wiem, czy znikają. Być może jest to związane z tym, że faktycznie organy albinosów były w przeszłości, czy też może w niektórych miejscach są nadal, używane do jakichś magicznych rytuałów. Dlatego też albinosi często czują się zagrożeni jednak w społeczeństwie i mimo, że część z nich mogłoby uczyć się w normalnych, publicznych szkołach, to chronią się w takich ośrodkach dla niewidomych. A czy oni są zagrożeni jakoś realnie? Tam, gdzie byliście w tym rejonie RPA, rzeczywiście trzeba było chronić tych albinosów. Oni, nie wiem, czy ktoś na nich czatował, czy czekał, bo rzeczywiście takie historie się słyszy o Afryce, prawda? No przypomina się mi to od razu historia małego chłopca, którego uczyliśmy gry na pianinie, który właśnie miał takie koszmary o tym, że ktoś go goni. Realnie obawiał się jakiegoś niebezpieczeństwa i trenował bardzo dużo sport, mówił, że musi się obronić. Nam trudno jest ocenić, na ile takie zagrożenie faktycznie było realne, ale patrząc po ich zachowaniach, to można domniemać, że faktycznie czegoś się obawiali. A to rzeczywiście było dosyć chyba trudne takie doświadczenie, nie? Rząd stara się, żeby te właśnie wierzenia związane z tymi, na przykład z albinosami, żeby nie było praktykowane różnego typu właśnie morderstwa na tym tle takim rytualnym. Aczkolwiek zdarzają się w ogóle, słyszeliśmy też różne historie. Nawet to nie dotyczy tylko albinosów, bo również niektóre cząstki czy kości ludzkie też mogą być wykorzystywane jako amulety. Też na przykład słyszeliśmy taką historię, gdzie dzieci z wioski przylegającej do misji zostały właśnie zabite, a te ich części ciała zostały sprzedane szamanowi, bo mają No rzeczywiście, ale misja katolicka, nie wiem, czy też w innych częściach świata często, gdzie te myślenie magiczne, myślenie o przodkach też się przejawia, czy na przykład na Madagaskarze, tam misjonarze mają pełne ręce roboty, jeśli chodzi o, chociażby właśnie o katolicki pogrzeb, że ciało jest w ziemi, że nic się z tym ciałem później nie dzieje, zwłaszcza kiedy na przykład taka osoba jest albinosem i być może jej organy chcą ludzie wykorzystać do jakichś takich czynności magicznych. Czy wy też w takich aspektach, że tak powiem, nie wiem, działaliście? Mieliście jakieś rozmowy z tymi ludźmi? No, przeprowadziliśmy z naszymi uczniami takie debaty. To znaczy oni wybierali temat i właśnie debatowali. I my też braliśmy udział w tych rozmowach, które potem często się ciągnęły jeszcze długo po zakończeniu tej oficjalnej debaty. I właśnie różne takie tematy się przejawiały. Między innymi na przykład raz nasi uczniowie wybrali temat tradycyjni szamani, tak zwani sangoma, są lepsi niż lekarze tradycyjni. I dyskutowali zawzięcie na ten temat. No, mniej więcej konkluzja była taka, że w takich schorzeniach typu złamanie, lepsza jest jednak tradycyjna medycyna. Natomiast we wszystkich innych lepszy jest tradycyjny ten szaman sangoma. Właśnie, a jakie są te inne, że tak powiem, schorzenia? Takie może mniej oczywiste? Może jakieś dotyczące, nie wiem, psychiki ludzkiej albo duchowości? Też, myślę, że też mogli mieć na myśli, natomiast nie wszyscy na przykład zdawali sobie sprawę, że no, zachodnia medycyna ma też wgląd w środek człowieka za pomocą po prostu na przykład badania USG, czy badania krwi, czy tomografii. Oczywiście takie ciekawe takie pojęcie i myślę, że te wszystkie bariery kulturowe, no takie może dosyć ciężkie do przejścia z początku, to wszystko opisujecie w waszej książce, do której oczywiście też zachęcamy. Będzie być może można ją nabyć z pewnością na stronie wydawnictwa Sorus, które jest wydawcą tej książki. Można ją poczytać również o niej na portalu misyjne.pl. Powiedzcie, wy byliście także później, 2 lata mieliście przerwy i byliście na misji już w innej części Afryki, w Etiopii. Tak. I byliście w jakiej miejscowości i chyba też mieliście kontakt z dzieciakami, ale to chyba nie była praca typowo wychowawcza, prawda? Tak, w Etiopii pracowaliśmy w miejscowości, która się nazywa Awasa, to jest na południu Etiopii, to jest takie dość duże miasto położone nad jeziorem, no i faktycznie tam nasze obowiązki były już zupełnie różne. Pracowaliśmy w różnych miejscach, między innymi ja na przykład pracowałem w ośrodku zdrowia prowadzonym przez siostry, również w więzieniu dla kobiet, gdzie uczyłem komputerów, ale nasze zaangażowania to były różnorodne i nauka komputerów, nauka etyki, zaangażowanie w parafii, wiele różnych akcji tam podejmowanych. To jest bardzo interesująca ta praca w więzieniu z kobietami, tak samo jak praca wasza w RPA z niewidomymi, tak samo praca z kobietami. To podejrzewam, że to by chyba był ich pierwszy kontakt w ogóle z komputerem i pewnie zaczynali się od takich zupełnych podstaw. Tak, większość uczennic tych z więzienia oczywiście pierwszy raz dotykała komputera, siadła przed komputerem, także to była praca, tak jak mówisz, zupełnie od podstaw. Celem tego kursu byłoby, by po wyjściu z więzienia te kobiety mogły znaleźć pracę, by ten czas spędzony w więzieniu nie był czasem straconym, ale by mogły na nowo rozpocząć życie właśnie. Dlatego siostry kombianki, które tam założyły, wyposażyły to więzienie w te komputery, właśnie oprócz tego wyposażyły w maszyny do szycia i w zestaw do fryzjerstwa, by mogły nabyć konkretny zawód. Czyli odbywały się tam takie po prostu konkretne kursy i wy ich uczyliście, ale rozumiem, że też te siostry kombianki także. Siostry kombianki organizowały to, natomiast właśnie ja tam przychodziłem i przeprowadzałem te kursy komputerowe. Na koniec przeprowadziłem egzamin, było oficjalne rozdanie certyfikatów. Dużo osób taki egzamin właśnie zdało? Tych kobiet? Około 10 w jednym kursie, w sumie 3 takie kilkumiesięczne kursy przeprowadziliśmy. A to rzeczywiście znów taka sytuacja, gdzie mogłeś taką dumę poczuć i to zobaczyć realne efekty twojej pracy misyjnej. Tak, z pewnością. Rzeczywiście to było bardzo ciekawe. Adela, ty też uczestniczyłaś, tak jak wcześniej powiedziałeś, w takich bardziej projektach duszpasterskich w Etiopii. Tobiasz pracował w więzieniu z kobietami, a ty chyba bardziej przy parafii, prawda? Tak, przy parafii i w diecezji, właściwie w wikariacie. Zostałam poproszona przez biskupa diecezji Awasa o pomoc w głównie poszukiwaniu funduszy na projekty duszpasterskie i też trochę edukacyjne i zdrowotne diecezji. W diecezji jest dużo różnych instytucji katolickich. Są szkoły, kliniki, no i parafie. No i na te wszystkie działalności potrzeba funduszy, tak. których ciągle brakuje. No dlatego ja zajmowałam się właśnie szukaniem jakichś środków, na przykład na odbudowę centrum katechetycznego, czy też na formację dla katechistów. Rzeczywiście, bo taka praca misyjna często się korzysta z taką ewangelizacją, że się idzie do buszu, gdzieś do jakiegoś plemienia się uczy, a rzeczywiście ono ma wiele wymiarów. Ja się nie spodziewałam, że na przykład to będzie praca z komputerami, przy komputerach, ucząc informatyki takiej ogólnej, podstawowej, czy właśnie praca przy projektach. Powiedzcie, bardzo mnie to ciekawi. Wyjechaliście na misję jako małżeństwo. Pracowaliście troszeczkę osobno, ale muszę o to spytać, jak się czuliście będąc małżeństwem na misji? Bo zawsze człowiek wyjeżdża osobno, być może się tam poznaje wielu ludzi, ale to jest dosyć nietypowa praca, taka małżeńska, można powiedzieć. Nie zawsze się wyjeżdża osobno, właśnie są małżeństwa i fajnie by było, gdyby byłoby więcej małżeństw, które chciałyby dzielić się z innymi, jadąc na misję. To jest nie tylko właśnie taki przykład konkretnej pracy, służby, które się wykonuje, ale też przykład takiego małżeńskiego życia. Myślę, też bardzo ważny właśnie w wielu rejonach. Na przykład małżeństwa nie są takie trwałe i często dzieci są wychowane tylko przez matkę, więc chociażby z tego powodu, że tam byliśmy razem, to też miało jakiś aspekt misyjny. No właśnie, jak ludzie patrzyli na to, że przyjechało małżeństwo? Tobiasz mówi, że to jest taki bardziej taki obraz tego małżeństwa dla wielu rozbitych rodzin. Czy było to dla was pomocne? Myślę, że na pewno pomocne, ale w takich sytuacjach pewnie się to objawiało, że byliście razem, że mieliście siebie w momentach może kryzysu. Tak, to na pewno bardzo nam ułatwiło, że zawsze mieliśmy siebie i wszystkie różne kwestie, z którymi się zmierzaliśmy, wszystkie problemy i ten odmienny światopogląd mogliśmy sobie wieczorem przedyskutować i razem spróbować zrozumieć. Mamy nadzieję, że nasze świadectwo też jakoś tam było dla ludzi cenne. Przypomina mi się taka wzruszająca historia, gdzie odwiedziliśmy taki teren pierwszej ewangelizacji na północy Etiopii, wśród plemiona Gumus, gdzie jest taka dość trudna praktyka zawierania małżeństwa, gdzie mężczyzna, który chce poślubić kobietę, musi do rodziny swojej wybranki oddać swoją siostrę. To jest taka wymiana. No i my zostaliśmy poproszeni o krótko opowiedzenie, czym dla nas jest małżeństwo, jaka jest ta chrześcijańska wizja małżeństwa, którą podzielamy. No i kiedy skończyliśmy mówić, wstała taka starsza kobieta i powiedziała, że pierwszy raz słyszała coś takiego pięknego i żałuję, że dopiero teraz, ponieważ jest już stara, ale życzyła właśnie młodemu pokoleniu, żeby mogli robić to tak jak my. Młodzi ludzie właśnie zasypali nas pytaniami bardzo konkretnymi, praktycznymi, ile czasu byliśmy narzeczeństwem i jak właściwie przekonaliśmy rodzinę do takiego pomysłu wybrania właściwie sobie małżonka samemu. Jest to trudne zagadnienie, ale być może poruszyliśmy tam jakąś strunę, która kiedyś coś zmieni. No rzeczywiście, to wiele aspektów takiej pracy misyjnej jako małżeństwo rzeczywiście się porusza na misji, rzeczywiście wiele rzeczy wychodzi. To wszystko mogą państwo przeczytać w książce pod tytułem Pierwszy zmysł, którą można zakupić na stronie wydawnictwa Sorus, a także przeczytać na portalu misyjne.pl. Bardzo wam dziękuję za to świadectwo, za tą rozmowę. Być może Zobaczymy, czy w przyszłości jakaś misja wam się jeszcze zdarzy, skoro już 2 mieliście za sobą. Być może planujecie. Bardzo wam dziękuję jeszcze raz. Dziękujemy serdecznie. Bardzo dziękujemy. My w naszej audycji będziemy słyszeć się już za 2 tygodnie. Do usłyszenia. Ludzie z misją.